Czas jeszcze pokaże. Trwają ostatnie przymiarki, jeśli chodzi o liczenie głosów, tak? Te wszystkie protokoły spłynęły do Powiatowej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie, więc czekamy, kiedy oficjalnie zapadną wyniki. Z tych informacji, które posiadam na tą chwilę, najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 3 do Rady Powiatu obejmujący gminę wiejską Dzierżoniów oraz miasto i gminę Pieszyce osiągnie wynik na poziomie ponad 2000 głosów, zdecydowanie powyżej 2000 głosów, to spowoduje, że mamy najprawdopodobniej dwa mandaty, tak? To się rzeczywiście przekłada na, można powiedzieć, ogólnie na bardzo dobry wynik w okręgu, ponieważ listy, które żeśmy zbudowali, te 6 osób, wykonało naprawdę bardzo dobrą pracę, zaangażowało się. Cieszę się, że wspólnie jako drużyna pociągnęliśmy tą listę, w cudzysłowie mówiąc, i to spowodowało, że rzeczywiście mamy ten drugi mandat, który później się przełoży na zdecydowanie większą liczbę głosów, jeśli chodzi o Radę Powiatu Dzierżoniowskiego. Na tą chwilę, jak powiedziałem, czekamy jeszcze na te ostateczne wyniki. Mam nadzieję, że rzeczywiście one się potwierdzą i te dwa mandaty będą, co w rzeczywistości byłoby bardzo dużym sukcesem, bo przypomnę, że w 2010 roku Prawo i Sprawiedliwość tego okręgu nie miał żadnego mandatu. 4 lata temu był jeden mandat, no a teraz można powiedzieć, że zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu, historyczny wynik, który spowoduje, że mamy te dwa mandaty. To też się przekłada. Nie ukrywam na to, że mam dużą satysfakcję, tak, bo doskonale wiem, jaką pewną drogę przeszliśmy, rozmawiając z wieloma osobami, do tego, żeby tą listę właśnie w taki sposób ułożyć, też te informacje, które spływały gdzieś do nas z zewnątrz, gdzie mniej więcej na liście Koalicji Obywatelskiej czy Obywatelskiego Bloku Samorządowego się pojawiały jakieś nazwiska, to powodowało, że staraliśmy się tak to dobrać, żeby rzeczywiście ta lista była optymalnie mocna. No i tak się można poniekąd stało, bo ten wynik to potwierdza. Ja się bardzo cieszę, że tą, można powiedzieć, 3-letnią pracę w lokalnym samorządzie jako sołtys sołectwa Włóki, to jest też pewien sposób, te wybory były podsumowaniem tych wszystkich prac, działań, podejmowanych decyzji, różnych inicjatyw, ale też z wyjściem programu, który jest w pewien sposób kontynuacją tego, co człowiek robił wcześniej. I cieszę się, że z nieoficjalnych informacji, które posiadam, ten mój wynik będzie na poziomie ponad 1200 głosów, więc to jest rzeczywiście wynik, którego ja osobiście się nie spodziewałem. Nie ukrywam, z takiego arytmetycznego punktu widzenia statystycznego zakładałem, że muszę jako lider tej listy osiągnąć wynik zbliżony do 900, no już marzeniami było 1000 głosów, więc tutaj jest 1200. Taki wynik powoduje to, że oczekiwania ludzi, którzy oddali na mnie głos, ale też na Prawo i Sprawiedliwość, powoduje, że mamy taką moralną i społeczną odpowiedzialność za ten program, bo rzeczywiście ludzie zagłosowali za nim. To oznacza, że dokonaliśmy dobrej diagnozy. Oznacza, że te problemy rzeczywiście, które były przez nas poruszane podczas spotkań, rozmów z ludźmi, bo taki ten bezpośredni kontakt jest najlepszy, spowodowały, że teraz będziemy musieli te decyzje, te różne problemy rozwiązywać. I mam nadzieję, że tendencja, która pokazuje też z informacji, które posiadamy, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory powiatowe, ale czy będzie stworzyło koalicję, która spowoduje, że będziemy sprawować władzę, czas pokaże, ale na pewno będziemy zabiegać o to, żeby nasz program, nasze postulaty były jak najbardziej realizowane, czy w formie, jak mówię, koalicyjnej, czy w formie opozycyjnej. W tym miejscu chciałbym również podziękować oczywiście wszystkim osobom, które oddały na nas głos, tak, na mnie osobiście, ale też na moich kolegów i koleżanki z listy. Bardzo się dziękuję wszystkim osobom, które przede wszystkim poszły na wybory, bo to jest bardzo ważne, oddały na nas głos. Mam nadzieję, że dołożymy wszelkich starań, żeby Państwa oczekiwań nie zawieść i dziękuję wszystkim wyborcom Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 3, że oddali na nas głos i dla nas to jest zobowiązanie, które mam nadzieję, że będziemy jak najlepiej potrafili realizować. I rzeczywiście na te wszystkie problemy poruszane przez mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, ogólnie już mówiąc, nie w perspektywie okręgu nr 3, ale całego powiatu, skutecznie realizować i wyborcy wtedy będą mogli z nas powiedzieć, że rzeczywiście mają satysfakcję, bo te pokładane w nas nadzieje, oczekiwania zostały zrealizowane.